osoby. Natomiast dzisiaj, znaczy wczoraj, tak, otworzyliśmy się jeszcze w niedzielę, tak, z pewną niepewnością, no ale negocjacje trwały. Okazało się, że Cypr dogadał się z Eurogrupą. Depozyty poniżej 100 tysięcy euro nie będą opodatkowane. Zamknął jeden bank, drugi będzie miał ograniczony przepływ kapitałów. Różne koncepcje się pojawiały, natomiast na początku rynki przyjęły to dość entuzjastycznie. Tak? No, jednak nie będzie takiego wyłomu, nie będzie opodatkowania depozytów. Natomiast jak przyszła taka dokładniejsza analiza tego porozumienia, to okazało się, że to nie jest tak różowo. No i tutaj jak zaczęliśmy dzień, to było tyle ciekawe, że w zasadzie wzrost został zrobiony w nocy, tu rynek nie miał siły, żeby pójść wyżej. Tak? No i praktycznie tu jak się otwierała sesja europejska, to już były spadki. Ze względu na w miarę dobry sentyment na rynku amerykańskim, no szukałem miejsca do zajęcia krótkiej pozycji przy tych poziomach. Natomiast no, ten ruch przespałem. Tutaj zakładałem, że zanim się Stany nie otworzą, to jeszcze nie powinno być, czy rynek amerykański akcyjny nie powinno być silnego ruchu. No okazało się jednak, że politycy dbają o to, żeby te ruchy były szybsze. Znaczy, najpierw tam jeszcze pojawiały się informacje agencji ratingowa Moody's, tak, że banki francuskie mają negatywne perspektywy ratingu i mogą być problemy. Natomiast tu szef Eurogrupy, który powiedział, że przypadek Cypru może być modelowy, jeżeli chodzi teraz o sposób radzenia sobie z kryzysem bankowym. No jak rynki zrozumiały, co znaczy to przesłanie, no to zakończyliśmy dzień na 1,2830, tak, czyli 200 pipsów, dwie figury zrobione w ciągu jednego dnia. O ile tego zwrotu tutaj się spodziewałem, bo to dość często tak, no, po tej pseudopozytywnej informacji rynek może się odwrócić do tego, że przejedziemy 200 pipsów, no, tego się już nie spodziewałem. Oczywiście dzisiaj szef Eurogrupy tak wczoraj już prostował, dzisiaj prostuje, że co innego miał na myśli, to nie chodzi o to, żeby w ten sposób radzić sobie z problemami banków, które krótko mówiąc cały czas mają za małe kapitały, jeżeli mówimy o południu Europy. Natomiast no, wygląda na to, że precedens został zrobiony i to jest bardzo poważny wyłom, jeżeli chodzi o wiarygodność całej strefy europejskiej, strefy euro. Jeden komentarz, który mi się spodobał, podsumowujący tę sytuację. No, w obecnej sytuacji tylko idiota trzymałby więcej niż 100 tysięcy euro na rachunkach bankowych strefy euro, zwłaszcza na południu Europy. Bo jeżeli zrobiono taki ruch raz w przypadku Cypru, to wygląda na to, że był to balon sondażowy, tak? Jak rynki zareagują. Mały kraj, no, okazało się, zawirowania są, ale jakoś rynki się jeszcze nie załamały. Pytanie tylko, czy to jest koniec tej historii, bo moim zdaniem nie. No, do czwartku są banki zamknięte na Cyprze, w czwartek zobaczymy, jaki jest poziom paniki na Cyprze i czy to nie przeniesie się jednak na Hiszpanię, Portugalię, Włochy, no bo po wczorajszej wypowiedzi szefa Eurogrupy no, mieliśmy ruch na obligacjach w Hiszpanii, tak, oczywiście tam sentyment się pogorszył. No i teraz pytanie, co dalej? No, według mnie to jest koniec euro jako waluty. Natomiast to nie znaczy, że to się skończy w ciągu kilku dni czy kilku tygodni. Myślę, że to kilkanaście miesięcy albo nawet 2-3 lata zajmie, zanim cała ta układanka się posypie. Natomiast no, w tej chwili można się spodziewać jednak, że będą odpływy, jeżeli chodzi o kapitały ze strefy euro. No bo jednak inwestorzy będą próbowali chronić kapitały. Natomiast w krótkim horyzoncie, jak patrzymy na to, co się wydarzyło, no mamy bardzo silną przecenę. Przełamaliśmy to wsparcie, o którym mówiłem wcześniej, czyli 1,2870, 1,2890, tutaj kilka razy to wytrzymało. Zeszliśmy do poziomu 1,2830, ja co prawda trochę niżej tą strefę wyznaczałem, 1,2810, 1,2820. Natomiast no w zasadzie przełamanie tego poziomu 1,2870 otwiera drogę na 1,2630,
30, tam można znaleźć kolejny takie miejsce zgęszczenia, kilka zniesień Fibonacciego tam się nakłada. No i tam bym się spodziewał kolejnego przystanku. Natomiast jak rynek się zachowa w tej chwili? Sporo zależy od tego, co zrobią rynki w akcji w Stanach Zjednoczonych, tak sądzę mimo wszystko, bo jeżeli Amerykanie tam cały czas się dzielnie trzymają, przez pewien czas korelacja, tak spadające rynki w Stanach, rosnące rynki w Stanach, rosnący eurodolar, spadający rynek w Stanach akcyjny, spadający eurodolar, działa słabo. Natomiast praktycznie zawsze w sytuacjach, kiedy pojawia się zwiększona awersja do ryzyka, no to wracamy do tej korelacji, tak? Czyli jednak dolar zaczyna się umacniać, jak pogarsza się sentyment na rynkach akcji. I no myślę, że jeżeli faktycznie tam by się ta korekta zaczęła rozwijać, bo Amerykanie praktycznie cały czas stoją w pobliżu szczytów tegorocznych i na akcjach sobie niewiele z tego robią, natomiast jeżeli ta korekta by się rozwinęła, no to tutaj ten ruch może być bardzo szybki. Natomiast w perspektywie jednego, czy spadkowy ruch oczywiście, w perspektywie dzisiejszego dnia, czy nawet jeszcze jutrzejszego, no tu nie jestem przekonany, czy już ten ruch w tej chwili byłby inicjowany. Ja raczej bym się spodziewał, że jakieś tutaj ruchy tak, w trendzie bocznym, jeszcze raz być może przetestowanie tego poziomu 1,2830, 1,2840 z próbą wyniesienia rynku powyżej 1,2890. To też biorę pod uwagę. Oczywiście na niekorzyść byków działa to pod tak silnym impulsie, no, trudno jest od razu zebrać siły, żeby pójść wyżej. Natomiast no, jak patrzymy na to, co się działo w ostatnich dniach, no to jednak takie zwroty były na porządku dziennym. No, mamy trend spadkowy, ale przerywany bardzo silnymi korektami. I nawet to, co się wydarzyło w tej chwili, jeżeli chodzi o Cypr, czy wypowiedzi szefa Eurogrupy, no to polityka polityką, tak? Natomiast patrząc technicznie na to, jak fluktuuje rynek, no taki ruch w górę, nawet do poziomu ten 1,2920, być może wyżej, bo tutaj jest kolejny taki poziom, który dla mnie jest istotny, no jest możliwy. Oczywiście tutaj nie zakładam, że ten ruch może się tak bardzo szybko prosto wygenerować. Tak jak mówię, raczej bym się spodziewał, że jeszcze byśmy testowali raczej te poziomy tutaj 1,2840 do 1,8230 i być może wtedy, jakby się rynek zebrał, to miałby wystarczający impet, żeby przejść przez te poziomy, powiedzmy 1,2890, 1,2920. No jakby się rozpędzili mocno, ale tutaj to raczej mi trudno znaleźć jakieś uzasadnienie do tego w tej chwili. Bym musiał znowu jakiś polityk chyba pomóc. 1,2950, 1,2970 to jest kolejna strefa. No rynki walutowe nie są do końca racjonalne, tak? Znaczy w krótkim terminie tutaj to teoretycznie nawet można sobie wyobrazić domknięcie luki tej spadkowej, natomiast no, to jest scenariusz, który jednak dla mnie jest mniej prawdopodobny. W krótkim terminie, tak jak mówię, no bardziej się spodziewam próby jeszcze tutaj sprawdzenia siły tych wsparć i próby wyniesienia powyżej poziomu dzisiejszego maksimum. Ta próba nie musi być zbyt udana, czy możemy zrobić na przykład 30 pipsów i na tym się ten ruch zakończy. Natomiast dzisiaj myślę, że rynek będzie poszukiwał kierunku. W perspektywie najbliższych dni, no myślę, że czwartek może być przełomowy, jeżeli banki cypryjskie, tak jak się spodziewam, tam będzie run na banki, no to w natłoku tych informacji może się okazać, że znowu eurodolar będzie spychany i wtedy już by było, jakbyśmy trochę nabrali wysokości, potem by się zaczął ruch spadkowy, no to myślę, że tutaj może być ten ruch już przebijający ten poziom 1,2820. No i jeżeli tak by się działo, to praktycznie już mamy otwartą drogę na ten 1,2630. Trochę ten obraz oczywiście zaburzają święta, bo jednak okres przedświąteczny, no tam handel siądzie w poniedziałek, bo my mamy dzień wolny, natomiast część świata handluje. No i jednak ten okres taki przedświąteczny on ma swoje uwarunkowania, które odbijają się też na innej dynamice ruchów, innej płynności. No ale podstawowy scenariusz, tak jak mówię, no próba wyniesienia rynku jeszcze tutaj, jeżeli spadki, to raczej czwartek, piątek bym odstawiał, żebyśmy wtedy
niż tworzyli jakiś silniejszy spadkowy. Sytuacja jest o tyle trudna, że praktycznie wypowiedź polityka w tej chwili może ruszyć rynkiem. W tą stronę chyba było trudniej, tak, bo trudno by było w tej chwili wyjaśnić, co tak naprawdę szef Eurogrupy miał na myśli. Natomiast no, jakaś kolejna nieodpowiedzialna wypowiedź na temat tego, że będą testowali na przykład na Hiszpanii cypryjski sposób rozwiązania problemu, no to mamy 150 pipsów, tak, bo praktycznie tutaj nawet bym nie próbował wtedy łapać jakiegoś dołka. No i to jest w zasadzie obraz tej chwili, tak, euro-dolar. No myślę, że tutaj danych makro takich istotnych w najbliższym czasie nie ma. Bardziej ta sytuacja cypryjska, to myślę, że ten tydzień następny to będzie cały czas jeszcze rynek poruszał się, interpretując różne wypowiedzi, które pojawią się w kontekście Cypru. Druga para, która jest o tyle ciekawa, że zachowuje się od pewnego czasu zdecydowanie funt brytyjski mocniej niż euro. Tu wyszliśmy powyżej 23,6% zniesienia. Jesteśmy no, też w dość ciekawym miejscu. Tutaj widać, że zabrakło impetu. Ja spodziewałem się nawet, że tego impetu zabraknie na trochę niższym poziomie, mniej więcej 1,52-20, 1,52-30. No, rynek poszedł aż na 1,52-60, nawet troszeczkę wyżej. No ale później, tak jak się spodziewałem, jednak sił zabrakło, żeby kontynuować ten wzrost. Między innymi dlatego, że nawet jeżeli tutaj patrzymy, że mamy w zasadzie tutaj zwieńczenie tego ruchu spadkowego, tutaj pojawił się ruch korekcyjny, z tej konsolidacji wybicie, no został zrealizowany zasięg praktycznie tego wzrostu, nawet jeszcze przekroczony, no i wróciliśmy znowu do strefy, gdzie można tutaj stwierdzić, że są to poziomy, przy których rynek może szukać wsparcia. Czy już w tej chwili bym się spodziewał wzrostu? No, znowu wydaje się, że tutaj nie ma takich przesłanek i też patrzyłem, nie ma danych makro, które mogłyby pchnąć zdecydowanie rynek. Myślę, że trochę będzie to związane w tej chwili z sentymentem w ogóle do wersji do ryzyka, tak? Jeżeli rynki akcji będą słabnąć, no to myślę, że funt jednak też trochę będzie słabnął. Dla mnie ten poziom 1,52 jest o tyle istotny, że jeżeli tutaj nie uda się sforsować w tej chwili tego poziomu, powiedzmy 1,52-10, jeżeli się nie uda sforsować tego poziomu, a wygląda na to, że rynek ma problem z pokonaniem tego, no to ja bym się spodziewał, że jednak cofamy się trochę głębiej. Tutaj 1,51, a nawet 1,5070 to może być szybko przetestowany ten poziom. Po tak silnych spadkach rzadko się zdarza, żeby rynek od razu zrobił zwrot. Tak, w zasadzie tutaj na intradayu mieliśmy jeden zwrot i powędrowaliśmy w górę. No rzadko się zdarza, żeby tak szybki ruch odbywał się bez jakiejś korekty. Dlatego ten podstawowy scenariusz jest taki, że poniżej 1,51 powinniśmy się cofnąć. Szukam jakichś formacji tutaj na rynku. No wczoraj była ładna formacja, tutaj taka wygasające wzrosty. Tutaj trójkąt i wybicie w dół, jeszcze z ruchem powrotnym. No można było tutaj złapać ten ruch, chociaż zdecydowanie większy ruch był na eurodolarze. Tak? Tam też była podobna formacja, też było podobne zakończenie tego ruchu, jak tutaj popatrzymy na 30-minutowy, wygaszenie trendu, przebicie z ruchem powrotnym, też można było ten ruch złapać, no tylko że, tak jak mówiłem, tutaj na pewno w pewnym momencie stały się wypowiedzi polityków, co trudno uwzględnić, bo ta wypowiedź była dość niespodziewana. Natomiast tutaj, jak patrzymy, no to w tej chwili, jeżeli rynek się podnosił tutaj z tych poziomów, ale w tej chwili, jeżeli wyłamałby się poniżej 1,5160 mniej więcej, to myślę, że już w tej chwili tutaj rynek nie dał rady, żeby się pozbierać. I w drugą stronę no, przebicie tego 1,5210, no, wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo, że mój osąd sytuacji w krótkim terminie jest błędny. No i mamy jeszcze raz przynajmniej ruch powyżej 1,250, pod 1,5280, tak. Wyżej mimo wszystko wydaje mi się, że to by było trudno, żeby rynek tak bez jakiejś zdecydowanej korekty zaczął piąć się w górę. Chociaż patrząc na to, jak się zachowuje funt, no spodziewam się, że ta
korekta po trendzie spadkowym, czyli wzrostowa korekta, no ona będzie kontynuowana. Pytanie tylko, jaki będzie charakter tego ruchu. No, ja większość narzędzi, które używam, wykorzystuję do silnych trendów. Szukam rynków z silnymi trendami. No, jeżeli są ruchy korekcyjne, one z założenia są trochę słabsze, znaczy mają inną dynamikę niż takie fale impulsu. Dlatego tutaj przewidywalność tego też jest trochę mniejsza. Natomiast patrząc, co się dzieje na tej parze, no, ciekawie wygląda sytuacja na eurofuncie. Bo tu doszliśmy do poziomów, przy których rynek ostatnio się zatrzymał. No i teraz pytanie, tak, czy można jakiś ruch korekcyjny tutaj wyprowadzić. Jeżeli spodziewam się, że na euro-dolarze jest szansa na to, żeby trochę wzrósł, natomiast na funcie dolar spodziewam się z kolei, że tam ten impet wzrostowy jednak w krótkim okresie się kończy, no to tutaj można spróbować poszukać jakiejś formacji, która pozwoliła na odwrócenie trendu. No tutaj mamy, wcześniej patrzyłem, tak, i na godzinowym, na 30-minutowym widać, że bronią tego poziomu. Można powiedzieć, że w tej chwili już jest podwójne dno. No jeżeli się rynek by utrzymał powyżej tego poziomu, no to jest szansa na to, że wchodzimy w jakiś trend wzrostowy, oczywiście korekcyjny. Nie spodziewam się, żeby tutaj był bardzo silny ruch, bo mimo wszystko wydaje się, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Natomiast biorąc pod uwagę poziom, przy których jesteśmy, również to, że jak patrzymy tutaj, tak, to rynek hamuje przy tych poziomach. No to szansa na to, że przynajmniej do tego poziomu 0,85, 15, 20 dojdziemy, nawet jeżeli nie jest to zmiana trendu, no wydaje się to dość prawdopodobne. Kolejna para, dolar jen. No tutaj jest po bardzo silnym trendzie wzrostowym, tak, mamy fazę korekcyjną. Tak jak mówiłem zresztą tydzień temu, no nie spodziewam się, żeby rynek tutaj się złamał na raz, tak, żeby od razu wszedł spadki. Natomiast no, też impet, znaczy z charakteru ruchów wskazuje, że jesteśmy w fali korekcyjnej już w tej chwili. Natomiast tutaj, jak patrzymy, gdzie rynek dotarł, no doszedł do bardzo, bardzo silnego obszaru, gdzie można wyznaczyć wsparcie. No tutaj wczoraj po tej wypowiedzi TV Euro Grupy, no tutaj była spora panika. Dzisiaj już rynek się pozbierał i konsoliduje się w tym obszarze. Tak jak mówię, to są rejony tutaj, gdzie można wyznaczyć sporo istotnych poziomów wsparcia. Jeżeli w tej chwili rynek się konsoliduje, no to jest prawdopodobne, że mniejsze wybicie, ja bym się spodziewał, że znowu gdzieś tutaj w okolicy 95-40, być może 95-60 rynek mógłby zawędrować. Ale to też opiera się tylko na tym, że jesteśmy przy takich poziomach, przy których tutaj spodziewam się, że jednak tak prosto popyt nie ustąpi. Nie jestem wielkim zwolennikiem fal Eliota, tak? Natomiast charakterystyka fal impulsu i fal korekcyjnych w tej koncepcji no bardzo mi odpowiada. Podstawowe założenie jest takie, że impet ruchu w falach korekcyjnych jest zdecydowanie mniejszy niż w falach impulsu. I tutaj patrząc nawet na to, jak rynek się tutaj zachowuje, no widać, że te spadkowe ruchy no są przerywane wzrostami i to nie jest taki jednostajny ruch. W skali ruchu korekcyjnego są poziomy, przy których można powiedzieć, że to jest istotny poziom wyprzedania rynku. Dlatego no tutaj bym szukał już na powiedzmy 15-minutowym wykresie jakiejś formacji, która potwierdziła to, że rozpoczynamy ruch wzrostowy. Na razie jesteśmy w strefie, po tym odbiciu jesteśmy w strefie konsolidacji. No i tutaj jeszcze wciąż nie ma sygnałów. Ja bym się spodziewał, że jeszcze rynek może słabnąć do poziomu powiedzmy tutaj 94-15, tak, jeszcze jeden ruch taki osłabiający i dopiero potem byśmy spróbowali pójść wyżej. Natomiast no, warto być przygotowanym, że ten ruch może być silniejszy i wcześniej wyprowadzony. W tej chwili można oczekiwać, że z Japonii nie będą płynęły jakieś bardzo istotne informacje. To szaleństwo związane z luzowaniem ilościowym w Japonii powinno się uspokoić, czyli nowy szef Banku Japonii zapowiedział, że nie ma przesłanek, by w tej chwili rozważać zakończenie tego programu. W zasadzie
wszystkie karty są odkryte i rynek będzie się poruszał raczej w swojej dynamice. To znaczy tutaj o jenie sobie przypominamy też, że jest taką walutą, która kiedyś była bezpieczną przystanią i od czasu jak się całkowicie trend nie odwrócił, no ale obecnie też jeżeli rynki na rynkach nadal będzie pojawiała się pewna forma paniki, tak? Bo jeżeli patrzymy na zachowanie niektórych indeksów akcyjnych czy niektórych kursów walut, no to są takie momenty, kiedy tam pojawia się faktycznie panika. No to jen by miał tendencję jednak do umacniania się nawet do dolara, tak? Biorąc pod uwagę, gdzie zawędrował jen, jak mocno się osłabił. Natomiast nawet krótkie uspokojenie no powinien tutaj jednak zwyciężać ten trend długoterminowy, który mamy wzrostowy. Tak jak mówię, no tu jeżeli mamy pierwszą falę korekcyjną, to wydaje się, że jesteśmy bliżej zakończenia, co by pozwoliło jeszcze raz. Oczywiście wcześniej mówiłem tutaj o skali jednodniowej intraday, natomiast to by pozwoliło pewnie jeszcze gdzieś zawędrować ten obszar, tak? Czyli przetestowanie tych szczytów. Nie sądzę, żeby udało się pokonać poziom $96, natomiast no ruch w górę jest bardzo prawdopodobny. Natomiast krótkoterminowo, no mimo wszystko, tak jak mówię, no w ruchach korekcyjnych trzeba być ostrożnym, bo ja bym wykorzystywał jednak te poziomy wsparcia do szukania miejsca na zajęcie długiej pozycji i raczej nie byłbym skłonny iść na krótko, bo tu wydaje się, że jednak moc strony popytowej jest wystarczająca, żeby te ruchy, nawet jeżeli ruch spadkowy zostanie wyprowadzony, żeby go zakończyć szybko i wtedy wyprowadzić ruch wzrostowy. I jeszcze polski złoty, ale tutaj już tylko w zasadzie na dolar polski złoty, bo euro, no sporo przypadkowych ruchów, ale tam idzie euro PLN, idzie w trendzie bocznym w zasadzie lekko wzrostowym, natomiast główna rozgrywka, tak jak sądzę, będzie tutaj. No jesteśmy powyżej poziomu 3,20 i również powyżej poziomu 3,22. To były takie dwa poziomy, przy których potencjalnie rynek mógł się zatrzymać. No jest jeszcze taki poziom 3,23,60, no ale widać, że on został pokonany. Rynek idzie wyżej. No mamy potwierdzony, w tej chwili mamy potwierdzony trend wzrostowy. Jeżeli na euro-dolarze byłby taki ruch wzrostowy, jakiego się spodziewam, no to możliwe jest cofnięcie rynku, natomiast nie sądzę, że przy tej atmosferze, która powstała wokół Cypru, żeby w najbliższych dniach ten złoty znowu zaliczył taką przejażdżkę, jak tutaj. No wczoraj to było, wczoraj mieliśmy tak, szaleństwo związane, znaczy to zaczęło się w piątek oczywiście, tak, wczoraj mieliśmy szaleństwo w momencie, kiedy na eurodolarze nastąpił zwrot i praktycznie tutaj przejechaliśmy w drugą stronę. No i to, co się wydarzyło w piątek, no wydaje się, że jest trudne do powtórzenia. Tak? Wtedy rynki zagrały na to, że Cypr znajdzie jakieś dobre rozwiązanie i antycypowali wydarzenia, które miały nastąpić w weekend, co zapewniło wzrost na euro-dolarze i umocnienie większości walut bardziej ryzykownych. Natomiast no, tutaj mieliśmy reakcję na pogorszenie nastrojów. No i stoimy poniżej tych poziomów, które były testowane w piątek. Jesteśmy w tej chwili powyżej poziomu 1,323,60. Dla mnie ważniejszy poziom w tej chwili jako wsparcie jest 3,22. 3,22,20 w tej chwili w zasadzie przesunął. Tutaj bym szukał poziomu wsparcia. Jeżeli rynek by utrzymał te poziomy, no to praktycznie następny ruch jest w stronę 3,26,50. Sądzę, że tutaj, znaczy dla złotego mam scenariusz po świętach nadal, że trend wzrostowy będzie utrzymywany. Musiałoby się sporo wydarzyć, żeby na tej parze ten trend wzrostowy został zatrzymany. Natomiast no jak widać, to te ruchy są jednak niejednoznaczne. To nie jest taki typowy trend wzrostowy. No taki ruch korekcyjny no pokazuje, jak wolny jest rynek. Więc zakładanie, że w trendzie wzrostowym utrzymają się kolejne dołki powyżej i ten trend wzrostowy będzie ładnie kontynuowany, no jest nie do utrzymania przy takiej zmienności rynku. Dlatego tutaj byłbym bardzo ostrożny i raczej szukałbym na krótkim terminie. No tutaj w piątek widać było, tak, jak rynek zaczyna się odwracać, można było znaleźć moment wejścia na krótko. Pytanie było tylko, jak silny będzie ten ruch. Natomiast
daje się wyłapać co pewien czas na tej parze takie sygnały, że trend wzrostowy na przykład zaczyna słabnąć. Nieczęsto się zdarza podwójny szczyt, natomiast akurat w piątek został utworzony rano i później był cały dzień spadkowy. No i w tej chwili też jesteśmy przy takich poziomach, gdzie tutaj mieliśmy na emocjach utworzenie szczytu i teraz mamy ewidentnie kłopot, żeby pokonać ten poziom 3,2450, 3,2460. Natomiast no, to jest jeszcze za mało, żeby zagrać tutaj na odwrót. Jeżeli mamy powtórzyć coś tutaj w mniejszej skali, bo nie sądzę, żeby tak silny był ruch, no to też powinniśmy mieć jakieś przesilenie. No i trzeba by znaleźć przynajmniej na tych 15-minutowych świecach tak potwierdzenie. Wydaje mi się, że konsolidacja kończy się tutaj, że to był dość przypadkowy ruch, wstrząśnięcie rynku, więc w tej chwili, jeżeli rynek by schodził poniżej 3,2340, tak, no to tutaj szukając potwierdzeń na świecach, jeżeli impet ruchu byłby silny, można by było spodziewać się, że gdzieś przynajmniej w te okolice 3,22, tutaj jest 3,2230, że ten ruch korekcyjny mógłby się tutaj zakończyć. Ale tak jak mówię, ja staram się jednak łapać silne ruchy, silne trendy. Tutaj dla mnie jest w tej chwili cały czas jeszcze trend wzrostowy, więc to byłby ruch przeciwko dominującemu trendowi. Natomiast ze względu na to, że pomimo, że tu mamy trend wzrostowy, to wszystko ma charakterystykę w pewnym stopniu trendu bocznego, no to takie ruchy no można zaryzykować. W tej chwili przejrzałem większość par walutowych i przyznam, że takiego silnego trendu jednoznacznego, no jak mieliśmy wcześniej na jenie, tak, gdzie jen się osłabiał, czy na funcie od początku roku, czy na euro teraz w ostatnich tygodniach, no to praktycznie ciężko znaleźć taką parę walutową. Dlatego krótsze ruchy, wykorzystywanie na intradayu, dość dobrze sprawdzają się formacje techniczne, tak, jeżeli właśnie takie formacje powstają, tak jak tutaj wygaszenie wzrostu, trójkąt, wybicie w dół. Na wielu parach walutowych ostatnio to zaczyna pracować, no, natomiast to trzeba obserwować rynek też w horyzoncie krótszym, czyli patrzeć na świece 15-minutowe, nawet 5-minutowe. No, na polskim złotym to może niekoniecznie, bo tutaj już niewiele widać. Natomiast na eurodolarze, no, 5-minutowych też można znaleźć potwierdzenie jakiegoś ruchu. Także podsumowując, no, w tym scenariuszu, którego się spodziewam, możemy mieć chwilę uspokojenia dzisiaj, jutro. No, w czwartek pewnie się znowu zrobi nerwowo, no i wtedy rozstrzygnie się, co tak naprawdę w trawie piszczy. W międzyczasie też zobaczymy, jak się zachowają rynki akcyjne w Stanach. Jeżeli tam by się zaczęła pojawiać korekta, no to to euro-dolar powinien dalej osłabnąć, a złoty tracić, zwłaszcza do dolara. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Zapraszam w czwartek na już intraday. Postaram się znaleźć coś ciekawego, jakieś formacje przede wszystkim, czy ewentualnie miejsca wzniesień, tak, przy których można by zaryzykować jakąś pozycję. No i za tydzień oczywiście na kolejny.